Korzystając z ładnej pogody, wybraliśmy się z juniorem na spacer z wózkiem. Właściwie na spacerobieg. Teraz teren jest trochę gorszy, żeby biegać. Junior śpi, żeby nie wyskoczył. No to się przechodzimy i przy okazji opowiem o tym, co jest ważne, jeśli chce się biegać z dzieckiem. Bo dziecko nie jest żadną przeszkodą w tym, żeby biegać. A jeśli komuś dziecko przeszkadza w czymkolwiek, to się powinien nad tym zastanowić wcześniej. W każdym razie, co jest ważne w wózku, który będziemy wykorzystywać do biegania? Ważne są duże koła. Takie jak tutaj, czyli dwudziestki. Oraz przednie kółko, które jest również duże. Oraz nieskrętne, żeby nam wózek nie uciekał. Jak będziemy jechać gdzieś na wprost. Utrudnia to trochę zakręcanie, ale można się do tego przyzwyczaić. Ważną rzeczą też w wózku biegowym jest taśma, którą sobie przypniemy do ręki, dzięki czemu w razie jakiegoś naszego wypadku, upadku, wózek nam nie odjedzie i dziecko nam nie ucieknie. Będziemy musieli za nim biegać. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest, żeby dziecko było przypięte pasami. Najlepsze są pięciopunktowe, czyli obejmujące głowę, pas i jeden pasek między nogami. Dobrą opcją w takim wózku też jest, żeby był amortyzowany, tak jak tutaj. Ręka jest, z tej strony będzie widać lepiej, jest sprężyna, dzięki której trochę mniej dziecko podskakuje na wybojach, ale jeśli będziemy jeździć tylko po w miarę równych drogach, to amortyzacja, którą oferują opony, będzie wystarczająca. Niestety zapewne wózki takie nie są tanie. No. Tutaj akurat mamy dość drogi model, to jest Chariot, który kosztuje sporo. Zresztą sami sobie sprawdzicie, albo będzie w linku poniżej. Można też kupić taki używany, co już jest sporą oszczędnością, albo są też tańsze opcje. To akurat jest z czego wybierać. Już to nie jest problem. Ważne też w wózku do biegania jest to, żeby środek ciężkości był dość nisko. Dzięki temu wózek będzie teraz widać dobrze. Dzięki temu wózek będzie stabilniejszy i dziecko nie będzie się przewracało na boki. A poza tym i też żeby był dość szeroki. Jeśli kółka będą zaraz pod wózkiem, to będzie się wózek telepał na boki. I nie będzie to szczególnie ani wygodne, ani przyjemne dla nas. I co? A poza tym to jest dodatkowy trening, bo trzeba kilkanaście albo ponad 20 kilo nawet pchać przed sobą, więc jak Justyna Kowalczyk ciągnie opony, to my możemy pchać wózek. Także nie było złej pogody, nawet 15 stopni mrozu i śnieg w pół łydki nie przeszkadza. Tak samo można połączyć przyjemne z pożytecznym, wyjść na spacer biegowy z dzieckiem i przewietrzyć. Teraz junior śpi, także nawet jeszcze lepiej, można się przewietrzyć i tężyznę fizyczną zbierać. Także zapraszam Was wszystkich do biegania, do chodzenia, do ruszania się, nie siedzenia tylko przed komputerem na YouTubie. I do następnego razu.